too clever. Sailed across to faraway lands and faraway towns of tin and terror. Ran amok in a strip called love. Lost my mind in streets of neon. Halo, cześć, czołem! Czyli z tej strony Enki! A to jest kolejny odcinek z gry Gothic 1. I witajcie. Yo, tak jest. I jestem jak milionowy youtuber. Tak, pełen energii. Baseny pełne kiślu. Tak. Szkoda, że tak nie jest, bo nagrywam Gothica, bo jestem szanującym się youtuberem, który ma po 11 wyświetleń, a nagrywa z serca specjalnie dla was. Tak więc gadamy teraz z Askanem i gdzieś tutaj musi być gniazdo pełzaczy. Gdzieś tutaj musi być gniazdo pełzaczy. Cała ta przeklęta góra jest jednym wielkim gniazdem pełzaczy. Dlaczego zamknięto ten szyb? Nieważne, ile pełzaczy zabijaliśmy, kolejne zastępy wyrastały jak spod ziemi. Wygląda na to, że gdzieś w pobliżu jest ich gniazdo. Pozwól mi otworzyć drzwi. Nie, to przejście można otworzyć tylko za pozwoleniem Liana. Bez tego nie ma o czym mówić. Nie ma się czego martwić. Hej, Ashgan. Możesz już otworzyć te drzwi. Mówiłem ci już, tylko jeśli Jan. Ashgan, wszystko będzie w porządku. Ashgan. Pozdrowienia od Jana. To jest tak patrz po ramieniu. Jan bierze na siebie odpowiedzialność, ale tylko pod jednym warunkiem. Jakim warunkiem? Sprowadź mi tu najpierw dwóch albo trzech strażników świątynnych. Nie chcę tu siedzieć sam, gdy cały szyb zaroi się od pełzaczy. No okej, czyli w sumie chyba widziałem takich z imionami? Trzech? Chyba powinno udać mi się ich znaleźć, tylko że martwi mnie jedno. Jeden z nich był chyba na szczycie tego całego szybu, a nie chce mi się iść tam naprawdę na sam szczyt tego. W sumie głupio powiedzieć na sam szczyt czegoś, co jest pod ziemi. Pod ziemią, to tak trochę dziwnie się tak, nie wiem. Dobra. Może ten mi pomoże? Zbucie. Ciągle szukasz kłopotu. To jest dwóch właśnie takich z imionami. O właśnie, wiem, gdzie znajduje się gniazdo pełzaczy. Wiem, gdzie znajduje się gniazdo pełzaczy. Muszę tam pójść, żeby zdobyć coś dla Korkalowa. Zatem przyda ci się moja pomoc. Pójdę z tobą. Dobrze. Spotkamy się przy wielkim przejściu. Dobra, drugi strażnik świątynny. Nie wiem, przepuść czy z takimi mnie. Bez imionami... Ciągle szukasz kłopotu? No właśnie, nie mogę... Z nim... Gadać niestety, ale z tym chyba będę mógł, nie? Szukasz kłopotu? Potrzebuję twojej pomocy. Szukam wydzieliny pełzaczy dla Kaloma. I chyba wiem już, gdzie znajduje się gniazdo tych drapieżców. Pomożesz mi po otwarciu przejścia? Walka z pełzaczami to niebezpieczne zadanie. Przynieś mi napój uzdrawiający. Wtedy ci pomogę. Dobra, mam taki. Proszę, może to ci pomoże. Dzięki. Możesz na mnie liczyć. Spotkamy się na dole u Ashgana. Będę czekał. Dobra, mamy teraz dwóch. Szkoda, że ten właśnie tutaj, co siedzi, ten bez imienia, jest śmierdzącym leniem, nie chce nam pomóc. Ale tutaj jest jeszcze chyba jeden gościu. Chyba było czterech takich. Tu był... Nie, czekajcie. Chyba troszkę wyżej jest ta taka jaskinia, gdzie powinien być jeszcze jeden z nich, z tych właśnie strażników świątynnych. I on powinien nam pomóc. Nie wiem, czy on miał imię. Tak, miał imię. Zbudź się! Chodź z nami. Potrzebuję twojej pomocy. Szukam wydzieliny pełzaczy dla Kaloma. I chyba wiem już, gdzie znajduje się gniazdo tych drapieżców. Możemy na ciebie liczyć, kiedy już odblokujemy prowadzące do niego przejście? Gniazdo pełzaczy! Nareszcie! Mój miecz jest na twoje usługi! Przepuść mnie! No i proszę bardzo, jestem ciekaw, czy... Udałoby mi się przekonać tego, co jest na szczycie tego kolesia, ale naprawdę nie chce mi się tam iść. Chociaż wiecie co? Zrobię to dla was i utnę film i sprawdzę, czy faktycznie ktoś tam jest, znaczy w sensie, no na pewno ktoś tam jest z imieniem, ale czy po prostu się dołączy do naszej, wiecie, wyprawy po tą wydzielinę. Chociaż w sumie nie będzie tak długo w sumie to iść. Ta jaskinia, mimo tego, że wydaje się taka bardzo skomplikowana, to ona nie jest wcale aż taka... A, tam jest ta drabina. Nie jest wcale aż taka wielka. Zaraz będziemy na miejscu. Dobra, nie będę niczego ucinać. Hehehe. Nieszanujący widzów youtuber. Przykro mi wam. Przykro mi, ale niestety będziecie musieli to oglądać, albo nie.
Utnę to jednak. Smacznego. Panie Snipes chyba? O, właśnie. A nie, tu był strażnik świątyny zwykły. Co? Po co ja tu przyszedłem? O Boże. Nie, 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 nie. No to super. Super, Bezi. Fajnie. Fajne masz cyce. Akurat ci wystają poza zbroję. Wiem, gdzie znajduje się gniazdo pełzaczy. Muszę tam pójść, żeby zdobyć coś dla Korkaloma. Zatem przyda ci się moja pomoc. Pójdę z tobą. Dobrze. Spotkamy się przy wielkim przejściu. Przepuść mnie! Oby... Nie, twój miecz mi nie zabrał expa. Mam nadzieję, że oni tylko będą czekać przy tym wejściu. Będą pomagać temu strażnikowi. Tak samo jak... Znaczy, on powiedział, że żeby przynieść właśnie tych... Znaczy... Żeby po prostu wziąć tutaj trzech strażników, którzy żeby pomogli po prostu przytrzymać jakby te pełzacze, gdyby one się wymknęły spod kontroli, a tylko ja tam wejdę, bo w sumie ja bym chciał tam sam wejść, bo expy, nie? A tak to jak oni wejdą ze mną, to mi zabiorą expa. Przygotowania skończone. Można już otworzyć drzwi. Dobra, otwieramy szyb. Będzie niezły bal. Przepuść Dobra. Mnie. Dobra, przepuszczam cię. Tak, po pierwsze co robimy? Czar, światła mam na czwórce. Pyk. I możemy zaczynać. Witaj. No otwieraj tą bramę. Nie wiem, oni chyba muszą się wszyscy przyjść tutaj, nie? Czy coś? O! Sam sobie otworzyłem. I chyba mogę tak zrobić. Nie wiem. Dobra. Mój exp. Mój exp. Mój exp. Mój exp. Mój exp. O kurde, ich jest dużo naprawdę. Ej! Fuck you. No i zabrałeś mi expa, typie. Dobra. Ty, co tu kurna jest? To jest naprawdę olbrzymie. Dobra, ale zanim pójdę dalej, to wolę tutaj pozbierać sobie te wydzieliny całe. Czy wnętrzności? Nie wiem, czy to jest w końcu wydzielina, czy to są po prostu wnętrzności. Naprawdę, nie wiem. To jest takie nie do końca dopowiedziane. Dawajcie mi te wnętrzności, dobra. No i co, ludzie, trzymajcie za mnie kciuki. Lecę wytępić wszystkie wasze te robaki stąd. Przebrzydłe. Ale naprawdę, tu bez tej lampki to by było tragicznie, nie? Chodzić. W ogóle jakieś tu są kurde te, jakieś żyły, czy co? Co to są, jakieś korzenie? Ty, ja będę chodzić po tym? No chyba se żartujecie. Ty, mogę tu wejść. Ale bajer. Co to jest za miejsce? Może coś tu będzie w tej żyli... Nie, tu wygląda jakbym mógł dalej iść. Ja się boję, że tam gdzieś spadnę, nie? Tu coś jest. Mogę tam wyżej? Nie, chyba nie, niestety. Ale kurde, jakbym chodził po czymś takim, to jest... To nieźle. Dobra, mam nadzieję, że chyba niczego tam szczególnego nie pomijam, chociaż ten akurat korytarz jeden był taki dosyć taki długi. Wyglądał jakby faktycznie coś tam miało być, nie? Dawaj ten. O kurde, biegnie kolejny. Dobra. Dobra, szybki zapis. O, tutaj też nic nie ma, myślę. Mi się wydaje, że właśnie w tych korytarzykach coś będzie, nie? Zaraz. W jednej z nich coś będzie ukrytego. Jakieś, nie wiem, bryłki rudy, może coś, jakieś skarby. Albo może akurat właśnie ten, cała wydzielina, nie? To też jest możliwe. O kurde, ty, to wygląda, kurde, tak jakby tu coś, jakaś świątynia była tego. Albo tam, ty, to są jakieś takie dziwne czerwone gówna.
Daj mi wydzielinę. Czy wnętrzność? Nie wiem, czy to jest nadal wydzielina, czy nie. Ale no, tu wygląda, jakby można było wejść. I oczywiście nic tu nie ma. Enki, kurde, poszukiwacz, czyli wszędzie, kurde, wchodzalski. O, 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 ty, coś odkryłem. Patrzcie, tu jest jakaś ta, jakaś... jakieś przejście tajemne. Dobra, wolę zapisać to, zanim ja tam spadnę. Ty, ja tu chyba byłem. Tak, ja tu byłem, dobra, czyli... to fajnie. Znalazłem. Fajny, fajny secret. Fajny secret. Jak ja tworzył grę, to bym coś tam schował. Tak, wiecie, dla graczy, którzy... którzy choć... są choć trochę tacy bardziej... ochoczy do szukania, że tak powiem. Wiecie, to zawsze jest fajne, mimo tego, że na przykład nie dostaniecie tam jakiejś super broni czy coś takiego, zawsze jakiś taki smaczek albo jakaś, nie wiem, coś takiego od twórców fajne by było, nie? Jak ja bym był twórcą, to bym coś takiego zrobił. To wygląda jak coś, gdzie powoli zmierzamy do tego całego centrum, ale ja się boję, co tam jest, dlatego szybki zapis. Zbieramy to wszystko. Nie wiem, po co mi to nadal, ale zbieramy. Ty, co to jest? Jakaś wielka larwa. Co to jest? Ty mnie zaatakujesz? Hala. Królowa? Pełzaczy! O Boże, czy to mnie zaatakowało? Nie wiem. Chyba nie. Ty! Z takimi rzeczami to ja mogę walczyć. Fajnie. Jajo pełzacza. O, może z tego będą te, te, ta wydzielina. Tylko teraz ja nie mogę jej przeszukać. Ja nie wiem, czy mam, nie mam umiejętności tego. Czy nie mam umiejętności tego wydzieliny brania. Może z niej byłaby taka wydzielina. Patrz, jak to, to okropnie wygląda. Boże. Taki robal śmierdzący. Zobaczmy, bo naprawdę jestem taki trochę nie do końca pewny. Udało mi się znaleźć wystarczającą ilość strażników po drugiej stronie bramy. Dobra. No i to wszystko, no ale już zebrałem, powiedzmy, te jajka i co teraz? Muszę wrócić chyba, nie? No zabiłem tą królowę, powiedzmy, chyba, że coś tu jeszcze jest. Żeby nie było, że muszę wracać do jakichś, nie wiem, poprzednich dwóch odcinków, dlatego że nie zebrałem jakiejś umiejętności zbierania tej wydzieliny całej. Nie jestem pewien. No ale dobra, wracajmy. Już wszystkie tutaj pełzacze wytępiliśmy, tak mi się wydaje. A więc możemy stąd spadać. I mam nadzieję, że te jajka, to właśnie z nich będzie ta wydzielina cała. Bo jeśli nie, to się zdenerwuję i naprawdę... Hatfu Gotik, nie wolno tak. Ale to wygląda naprawdę creepy, kurde, te wszystkie żyły i tak dalej. Ta ciemność. Dobra, spróbujmy jakoś przejść w tej ciemności. To nie było niczego takiego ciekawego. O, o, co to było? A, bryłka rudy, dobra, to nie, nieważne. Jestem z powrotem! Nic nie powiecie? Witaj. Naprawdę nic nie powiecie? Zbudź się! Ciągle szukasz kłopotów? O, właśnie. Znalazłem gniazdo królowej. Dziękuję ci w imieniu całego bractwa. Oby śniący nigdy nie odwrócił od ciebie swego przychylnego spojrzenia. Dobra, czyli jednak coś, coś poszło, jakiś skrypcik. Przepuść my... Zbudź się! Ciągle szukasz kłopotów? Znalazłem gniazdo pełzaczy. Wspaniale! Wróć do obozu i wypełnij rozkaz do końca. Korkalon na pewno się niecierpliwi. Dobra, uff, jednak... Śniący zbudzi się ku naszemu zbawieniu. Jednak jest okej. Zbudź się! Znalazłem gniazdo królowej. Wykazałeś się odwagą i hartem ducha. Potrzebujemy ludzi takich jak ty. No i dobra.
Niech śniący za... Jestem ciekaw, co napisali mi w tym, wiedzieli na pełzaczy. Mam... O właśnie, udało mi się znaleźć wystarczającą ilość liczbę strażników z świątyny, tralala, i mam zanieść jaja pełzaczy do laboratorium Korkaloma. Dobra, i w końcu gra mi daje do zrozumienia, ej ty, ale ty to dobrze zrobiłeś. I kurczę, nie musisz wracać się i wczytywać gry o ileś tam, nie wiem, odcinków w tył, dlatego że nie wziąłeś głupiej umiejętności. Dobra, więc jednak te wnętrzności pełzaczy to była ta wydzielina. I spoko. Chyba już nic nie mamy tutaj do zrobienia. Wydaje mi się, że wszystko przeszukałem. Bryłki rudy od tego typa też wziąłem, więc jesteśmy bogaci ogólnie. No i co? Możemy chyba wracać, nie? Tak mi się wydaje. Ile mam w ogóle expa do kolejnego poziomu? Co? Którym mamy level? What the fuck? Dużo expa. Dużo expa. Ty masz miecz, wiesz? O ty gnoju. Facet ma do... Jeszcze się rusza! Jeszcze się rusza, trzeba go dobić. Dobra, jednak nie będę go zabijać. Masz szczęście, strażniku. A może ciebie? To ty mnie zabijesz, kurszy gnoju. Facet ma dość. O właśnie, widzisz, powinieneś tak zareagować jak tamten twój poprzednik. A ty co? Się z kuszą na mnie czaisz? Spadaj. Bonus peżet. Kurde, ja muszę trzy te potiony z peżetem, kurde, wypijać, żeby... Dobra, chodź tu, gnoju. Rozruba! No chodź tu, kurde. Wiecie, to jest 150 expa, to nie jest wcale aż tak mało. A wiecie, to zawsze nic nie zaszkodzi. Sobie to wziąć, ktoś za mną chyba biegł. O, strażnik sobie odpuścił. A to bardzo dobrze. Dobra, już nie będę ich zabijać. Przepraszam was za to, że was pobiłem. Jestem niedobry i w ogóle. Ale wiecie, jestem chytry na expa. Dlatego mi tak dobrze idzie w takim późnym etapie gry. Oh yeah. A może tego zabiję? Ty, jestem ciekaw tego miecza, tego dwuręczaka. Może on być jakiś taki dobry, super? Facet ma dość! O, za niego mam 170 expa. Pyk, pyk, pyk. Co to jest za miecz? 71, 44 siły. Miecz nadzorcy. Może dwuręczaki będziemy używać? Nie wiem, ocencie jakoś sami, czy mam używać jednoręcznych, czy dwuręcznych w końcu. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, wolę jednak jednoręczaki. Nawet nie. Ale mówiąc to, mam jakby na myśli to, że nigdy nie używałem dwuręczaków w Gothiku. Dlatego, że jakoś tam nie za bardzo miałem... No po prostu nie używałem dwuręczaków w Gothiku i tyle. Bardziej przypadały mi do gustu właśnie jednoręczaki. To prawdopodobnie przez to, że od początku w sumie gry mamy do czynienia z jednoręczakami. No, ale w sumie wiecie, tam w późniejszym etapie gry to raczej chyba dwuręczaki będą silniejsze, nie, od jednoręczaków, więc w sumie to nie wiem, właśnie iść w taką jakby... jakby już palicho te 10 punktów umiejętności, które wydałem na jednoręczne bronie. Czy teraz iść na dwuręczaki? Dlatego, żeby po prostu później być silniejszym, nie? Na przyszłość. Dobra, jesteśmy już na szczycie praktycznie tej kopalni. No i co, spadamy stąd. Sayonara, ten Drake, czy jakoś tak on się nazywał. No i co? Papa kopalnią. No i dobra, skończyliśmy etap kopalni. No i będziemy musieli wyruszyć niestety na długą wyprawę do naszego obozu na bagnie. No i... Nie jestem pewien, ile już nagrywam, ale wydaje mi się, że w tym momencie sobie zakończę odcinek. W kolejnym odcinku będziemy sobie szli do tego, do nowego, znaczy Boże, do tego, do obozu na bagnie. Przy okazji się przejdziemy po tych całych lasach i poekspimy sobie. Tak więc, no, żegnam się z wami do kolejnego odcinka z Gothic. Trzymajcie się, na razie, cześć, pa, pa.